Jak możemy odróżnić, czy zachorowaliśmy na grypę, COVID-a, czy może na RSV? Słuchajcie, tak naprawdę niestety nie da się tego odróżnić na podstawie objawów, bo one są bardzo do siebie zbliżone. Najlepszym sposobem, żeby sobie poradzić z tym, z czym mamy do czynienia, jest po prostu wykonać ten test w aptece ogólnie dostępny, czyli test, który zawiera jednocześnie RSV, znaczy informacje o zachorowaniu na RSV, grypę i COVID. I to jest najłatwiejsza opcja. Pójść do apteki, kupić sobie taki test bez recepty i go zrobić.